wtorek, kilka dni temu, weszła do nas pani Waleria jako studentka, a wyszła jako magister. Pani Waleria Matelska, nasza studentka, malarka, jest Polką z Białorusi, która zaczynała swoje studia w Krakowie, po czym przeniosła się na Wydział Malarstwa Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Mamy teraz taki okres, kiedy przedstawiamy cały cykl prac dyplomowych w różnych miejscach. Między innymi, z czego się cieszymy, w tutejszej bibliotece. Gdyby kiedykolwiek można było sztukę przenieść do naszej działalności, czyli ciężkiego sprzętu, maszyn budowlanych, będziesz zawsze mile widziany. Bardzo dziękuję. Samotność i miłość to są jak światło i cień. Jedno nie istnieje bez drugiego. I też mój temat, mój dyplom o tym, że ta harmonia pomiędzy samotnością i miłością jest troszeczkę zachwiana. I po prostu mi się wydawało, że to jest bardzo ważne, że bardzo ważny temat, o którym należy mówić i on jest aktualny i ponadczasowy. Ale niestety teraz to ta harmonia pomiędzy tymi pojęciami jest zachwiana. I mi się wydaje, że to jest bardzo ważny problem, bardzo ważny temat, o którym należy mówić. Ja maluję obrazy o relacjach dwóch osób, ale od szczegółu do ogółu wydaje mi się, że problem tego zachwiania dotyczy całej ludzkości. Miłość jest lekiem na samotność. Jak pisał w swojej książce Erich Fromm, notabene książka się nazywa Sztuce Miłości, tam wyszczególnił ten problem, że zawsze, we wszystkich czasach, w każdej kulturze człowiek szuka odpowiedzi, jak się pozbyć samotności, jak zwyciężyć odseparowanie. I właśnie o to miłość jest odpowiedzią na te pytania. Bo człowiek kochający opuszcza więzienie samotności, które jest spowodowane stanami narcyzmu i egocentryzmu. Thank you.